dobry. O, już samochód zaparkowany. Dziękujemy bardzo. Od dzisiaj do niedzieli już daję dowód. Witam, cześć. Przyjechałem dzisiaj, czwartek, 26 sierpnia do hotelu Focus w Gdańsku. No i zaraz będę się rozkładał swoje bagaże, więc kibicujcie mi oczywiście za dwa dni, 28 sierpnia, bo jestem świetnie przygotowany. Podróż minęła zajebiście, że tak powiem. No i mam chłodną głowę, wchodzę do oktagonu i robię swoje. Pozdrawiam kibiców, Heilig, elo. 4 godzinki samochodem, fajnie było. Dobrze, minęła podróż. Idę do pokoju odłożyć rzeczy i zobaczymy, co dalej będzie. Cześć. Cześć. O, trzeba. Pamiętaj, że mi się śniło, że wygrasz, więc nie zrobisz mojego snu. Śni ci się? No ja mam proroczy sny ogólnie. Powiem Lukasowi. No wie, mówiłam mu. Jeszcze chyba nic. Teraz chyba lepiej wygląda niż kiedyś, nie? Ale to każdy tak ma zdjęcie do ogonu. Sztos, sztos, będzie napierdzielanka, pa. Przyszedłem jako rezerwowy. No i co będzie, to będzie. Wyjdę jako... A wyjdę jako, a wyjadę jako... Płamany wyjdę, płamany. No nie, będzie dobrze, będzie dobrze. Taki drugi bonus chyba na tej gali, nie? Czemu? A, że myślałem, że bonus będzie te. Że bonus, grę słów. Siemano, witamy was serdecznie. Idziemy rozpierdolić system. To z furką, bo w końcu nie ten. Obserwowałem bacznie Instagrama. Rozpierdziłem, wiesz? Ale nic nie było. Chłopie rzuciło mnie, wiesz, 140. Pum, w barierę pierdoliłem. Poleciałem, zrobiłem takie koło. I w drugą barierę, nie? Człowieku, blady byłem. A to jest sprzężenie operatorów. Teraz nie wiem, gdzie mam się patrzeć. Sorry, będę wybrała moją kamerę. Jechaliśmy 4 godzinki, podróż nam zleciała elegancko. Czuję się taka jak po podróży, taka lekko... Ale jest spoko. Jestem głodna, muszę coś zjeść i już widzę, że tu jest restauracja, więc zaraz zobaczymy, co to jest ciekawego. Ale ogólnie to chciałabym też zahaczyć o centrum, żeby gdzieś skoczyć do jakiejś knajpki, jeżeli trener mi pozwoli, a pewnie będzie krzyczeć, nie rozpraszaj się, albo coś takiego. Stresowany. Jesteśmy na miejscu, wszystko si, w sobotę wjeżdżamy, jak robimy robotę. Cześć Kuba, ty jesteś Grzechu. Pewnie Grzesiu. Tak jest. Tak, no. Cześć Grzesiu. No chodzi tu, Jezus, jaki jesteś szybciutki, Jezus. Podróż minęło nam całkiem spoko, mimo tego, że jesteśmy niewyspani, bo się pakowałem o 3 w nocy, bo wczoraj ogarniałem jeszcze henne, banery reklamowe. I więcej już nie podróżuję PKP Intercity, bo, możecie to wstawić, mają przechujowe Wi-Fi i płacę 4 razy jechałem Pendolino i 4 razy albo się spóźniło, albo nie było obsługi, albo płakało dziecko, albo szczekał pies, albo nie było internetu. Za każdym razem nie było internetu. Nie polecam podróży PKP Intercity. Zaraz go obsmaruję. Serio. Tak nam minęła podróż. Co rękawice do odbioru wreszcie? Nie do odbioru, do przymierzenia. Konkretne rękawice, podobają mi się. Maciek, nie mogę lokować produktu, ale najlepsze jakie w życiu miałem, lepsze niż w konkurencyjnej tej. Kogo masz na rozliczu? Antoni Śmielewski. Co tam jeszcze? Magdalena Lubacz. Kto by się spodziewał? Co? Kto by się spodziewał? I jeszcze mam jedną osobę. Ja muszę wiedzieć teraz. Teraz musisz wiedzieć? Teraz. Dobra, zaraz czekam. Śmiem, dobra? No dobra, to ja też ci podam. Dopóki tu jesteś. Ekstra, za długo już. Chociaż to kurde, owika. Ale tu nie, bo tu mam L-kę, to L-ki są idealne, ale są jeszcze XL-ki na przykład. Nie, to XL-ki już nie, jest duży. No tak, no to właśnie L-ki są takie lekko za duże, więc owikami będą idealne, nie? I na rozdzielce też spalisz? Tak. To godziny. Dobra, Elka będzie chyba git, wiesz? Do tego jeszcze owiki dojdą, nie? No dojdą, no tak, no to dobra. Ale to też już to wybieram, co? Dobra, widziałem po 5 minut mamy wybrane. Definitywnie za długie nazwisko. To ja tu na Meduzi się podpiszę jeden raz. Jak się rozkmini, że coś jest nie tak. Wy macie ogólnie realny konflikt? Wiesz, to nie jest tak, że ja go nienawidzę, że wiesz, że mu ręki nie podam czy coś, tylko po prostu gdzieś tam jego twórczość internetowa mi nigdy nie podpasowywała, nie? I walisz sobie z tego elegancko pompę, tak?
No, takie szpile to są, ale to nie jest tak, żebym jakoś, wiesz, go, nie wiem, nienawidził, nie? A myślisz, że on ma taki sam stosunek do ciebie? Czy myślisz, że to już u niego to już wjechało na wyższy level? Nie wiem. Wyjebane mam w sumie. Bardziej się skupiam, wiesz co, na swoich rozkminach, niż żeby wchodzić mu do głowy i rozkminiać go. Ale wydaje mi się, że może być taką osobą trochę zawistną ogólnie. Tak myślisz? Że, no, że tak, no. Może być tak. Na pewno ego ma bardzo duże. A ludzie, którzy mają duże, mocne ego, to później często bywają zawistni. No tak. Czy jest bardziej odmienna osoba? Nie, nie jest. Jest dobrze? Jest tak. Na miejscu też. Drugą taką samą dostałeś. Wydaje mi się, że pierwszą dostałeś wcześniej. Chyba, że wolisz. Nie, są to większe. Większe będziesz miał. Każdy ma. Klucz, żeby nie było naczelnego. To jest. Elka. Nie ma kolejności otoczenia. Dobra, teraz dostańcie do tej oczu się. Dobra. O, super. Nie? Dobra. Ale to jest tak. Powinny być dwie Rki, jedna. Bez koszulki, jak coś. Bijesz się w topie, czy bijesz się w koszulce? Panowie, no. Wy macie coś dodatkowego, bo tutaj. Podobno, w sensie tak, bo ja nie chcę w stanie pół, a nie takim topie jakimś. Nie, 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 ja chcę mieć zabudowane wszystko tutaj. Może też zmienimy profil. Profil? Ten, też. Ten jest gorszy. Ten jest lepszy. Ale nie wiem, jak będziesz na grafice, nie? Jak będziesz stała po tej stronie, albo po tej stronie. Nie wiem, jak. Dlatego, jest... jeżeli zrobimy tylko z tej, to wtedy. Dobra, a druga piącha? Zmienimy. Dobra. Była znakomita współpraca. No co do autografii, które chwilę później dostałem. Nie. Nie będę. O 19 mogę być. O 19. Kara? 19! 18.15. Mamy wszystko po liście. Nie ma naprawdę szans. 18.15. Ile jest tych plakatów? Kto mi to będzie przekładać? A ja ci będę przekładać. Tak no. Panie, nie czuję się. Patrzcie teraz to. Nie zgadza. Czyli wysłać się na maila w wektorach, tak? No dobra, słuchaj, zaraz przegadam z Kubą. Kto mi się podpisał na nosie? Cesarz. No słuchaj, dobra, bo ja jestem na tym, na odprawie Heiliga tutaj w tym hotelu. Ej, dobra, więc zaraz to ogarnę i dam ci. Czy ja gdzieś muszę być jeszcze dzisiaj? Na 20 tutaj w tym pokoju. A dobra, na 20 tutaj. Nie zapomnij. Nie zapomnę. To podpisz się na czole. Ja muszę sobie z nim pogadać. Ej, ładnie pachną te plakaty. Z cesarzem. Tak. Będzie drama. Ja ogólnie piszę jak chłopak, więc... nawet jak się staram ładnie podpisać, to i tak to nie wygląda dobrze. Serio, ja miałam takie pismo. Tak. Miałam takie pismo, że no, mieli problem się ode mnie odczytać nauczyciele na sprawdzianach. Już? Tak. Ale to są fotoczki. Bez koszulki. Samej spodenki. Bo to wygląda, wiecie, coś źle na zdjęciu, nie? Chłopaki fajnie wyglądały, dziewczyny niby, wiesz... Czasem przed lustrem myślisz. No kurde, chłopie, no to... Dobrze, ale super, nie? No dobrze, jeszcze tak się fajnie bawisz, tym to na wychodzi, nie? Okay. Tylko taki zupełny front, wiesz, ty... Paton mówił. Naprawdę. Co? Że jesteś fotogeniczny. Super. Dobra. I teraz popracujmy sobie leciutko, co bra? Lekka praca, taka bez szaleństwa, tylko żeby też było jakieś takie, wiesz. Mam słuchawki do telefonu z szaleństwa, i mylę. Młody szatan. Zobacz tak, takie spojrzenie. I zobacz na to. Można? Można? A suspensor ma? Wziąłem dla niego, on nie ma. Zapytaj się, wziąłeś? A co ty? Tak. Załapiemy się na filmik, Józef. Takie wejście mi się podoba.
Siema. Cześć. Siemka, siemka, siemka. Ja mam M-ki. Ale wiecie, no bo będzie jeszcze tape, nie? Nie, SK. M-ka. Przecież no kurde, SK jest... Jest dobra, no ale jest... To może M-ka, jak będzie tape jeszcze. Mam łapy jak bochny chleba, słuchajcie. Boże. No ja mam w domu M-ki. Co, siadłem tutaj? Nie, ale zaraz bym poszedł. Na razie się. Jutro poranne ważenie. Panie, która? Która? Podróż minęła mi bardzo przyjemnie z Warszawy do Gdańska. Szybko, ja mam taką nieodłączny element podróży, czyli swoją poduchę. Więc bardzo miło. Cieszę się, że wam się podobały rundki. Widzę dużo pozytywnego takiego wydźwięku. No i co? No były dymy, bo o to w tym wszystkim chodzi. Ta zła krew między mną a Ewką jest. Wiecie, tutaj chodzi o walkę, tutaj chodzi o wygraną, więc ja nie szukam przyjaciółki, ona też przyjaciółki nie szuka. Wszystko zostanie wyjaśnione w oktagonie w sobotę na gali. Idę po wygraną. Yeah. Pierwszy na tryhardzie, ładnie podpiszę. Piętro pierwsze. Tak jest. I pa to! Kurwa, ale zjebanie. To jak Picasso. Tu już nie będę się tak podpisywał więcej. Teraz dla Natsu Gilad nadrysuje. Nie, czekaj. Między oczy. No teraz na Medusce. Ale byku! Gruby jestem, wariancie. Tak, gruby. Jak ja kurwa jest. Jechaliśmy tu 2 godziny, się spóźniliśmy. Byliśmy po drodze w Warszawie, bo zostawiłem ciuchy oficjalne z podpisaniem Japczan z Teamem. I kurczę, musieliśmy nadrabiać. Ale na szczęście furkę dostałem z wypożyczalni nową, to nadążyliśmy. Ale wiedziałem, że mnie znowu chcą oszukać. Między 14 a 15, a pierwsza rzecz o 17.30 do zrobienia. Widzisz, ja mówiłem, że to oszukują zawsze z tymi godzinami. Ale no tutaj akurat dobrze, bo do Gdańska to daleko, cholera jasna. Ale fajnie, widziałem, jakaś ręka ma być duża. Kurde, kosmos. Jezus, ma już mi ręka boli. Też się spóźniłaś? Oni zawsze już. Teraz przyjechałam. Oni mówią tak. Między 14 a 15 trzeba być, a pierwsza rzecz 17.30. Traktują nas jak dzieci, a my i tak się spóźniamy. Czyli? Kiedy ta sesja była robiona? Ale patrz, zgodziłem klatę! Widzę właśnie, z epilacją w sensie włoskiem, czy jak? Nie, Paulina mi ogoliła maszynką, a potem byłem u jego teściowej, że tak powiem, i mi jakimś laserem przejechała, masakra. Defense. Dziwnie pewnie teraz włoskie. Do następnej gali będzie wystarczyło. Tak? Ej, dobra, bo się tylko na nasu podpisuje, to się powinna w kurwi. Podpiszemy się na Aleksy się podpiszemy. O, bo ona ma duże czoło tutaj. Mam mocno potrzebuje wiedzieć jak to kurde. Może być inaczej, na ręka tak. Witek. Tak jest. Cyk. Druga strona, samo. To samo pozycji. Tak. Dobra. Z XL-ki ja tobie polecam. Bo będą te tape'y, nie? A tu będę za sztywno, wiesz, nie? To musi być, wiesz, luz. Zajebiście. Ale w ogóle, kurde, jaka firma, jak zajebiście zrobione, nie? Aż to ma takie rękawice, nie? Soft, no. Powiem ci, że kozak, nie? Mega. Zajebiście. Wszystko jest? Wszystko jest. Rękawice rozumiem, że dostaniemy w dniu walki, tak? Ja już na szerze. Nie biorę teraz. A szkoda. On mnie rozbił.
Powiem ci, że jestem tak przygotowany, nie? Kurwa, jakbym się do KSW przygotowywał. Nie? No nie ma chuje. Tylko żeby mnie kurde ta trema nie spaliła, ale myślę, że będzie dobrze. Nie? No i jak? Ty, ale tu jaki wielki zrobił. Jo, jak na smoka. Jak na smoka. I teraz lekko w boczki takie, cyk, cyk. Wolniej, 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 wolniej. Kopiemy gardło. Jestem na sesji, skończyłem właśnie tą sesję. Forma życiówka, więc oglądajcie w sobotę. Pach! Będzie knockout w pierwszej rundzie. Elo. Nie chcę, kurde, wiesz, gadać tutaj jak kurde i wtedy wiesz, ale... Ale w głowie musisz chyba mieć. Jest okej okay w głowie. Nie możesz mówić chyba. No dobra, jest okej. Okay. No. Normalnie wiesz, kurde, wiesz po co idziesz. Ja nie mogę się doczekać momentu, jak ja i ty wygramy i pójdziemy sobie gdzieś. No. To będzie kot. No. Nie mogę. Ale tak będzie, ja wiem, że tak będzie. Ja to musi tak być. Musi tak być. Ja to czuję. Musi. Ej, trochę wrednie, nie? Czy nie? Okej, to dobra. Ja nie chcę plakatu. Zawsze tak trzyma. Nie, tak trzymasz teraz. Ona, ja się z niej śmieję, że ona tak trzyma. Ona tak trzyma. Ja trzymam tak, tak. No to dobrze. No to czym? Ja nie wiem, ja już przyzwyczajony jestem. No ale od kiedy ty tak trzymasz? Od zawsze, w rękawica nie widać. Czy tak jest poprawnie? Nie jest. No to czemu tak teraz trzymałeś? Nie wiem. Brąski! Angielski bokser. Dobra, lecimy? Fotki? Dobra. Ja Nagadamy. Ale szczerze. Nie, dobra, super. Tylko żeby nie zostanie twarzy. Bardzo dobrze, to czyli tak, tu. I tak przednia pięść to już ty nie. Przednia czy nie. Przednią piątę na nie. Tak? W sensie tu? Tak jest. Zobaczmy, że zdjęcie poszło, to lekki uśmiech. Lekkie zmiany możesz robić, nie? Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym vlogu. Ja właśnie dojechałem do hotelu. Ogarniamy plakaty. Podpisujemy tutaj. Ogólnie się trochę spóźniłem, ale to tylko dlatego, bo były korki i wypadki na drodze. Dojechałem na szczęście cały zdrowy i zawalczę. Jak widzieliście, na ostatniej konferencji było trochę dymów przez to, co mój przeciwnik do mnie powiedział, a powiedział do mnie bardzo brzydkie słowa, na które niestety nie mogłem mu ich odpuścić, dlatego wyłapał liścia. Ogólnie dostał liścia za to, że powiedział do mnie słowa, których nie powinien, czyli że zasugerował mi, że jestem jakiś, że mnie wyjebało z butów, coś takiego do mnie powiedział i za to słowo po prostu dostał liścia, który mu się należał. Dostanie poprawkę w oktagonie za to. O, tyle mogę powiedzieć. Wczoraj mieliśmy program rundki, 2 godziny z moją rywalką. To nie było łatwe naprawdę. Powiedziałabym nawet, że wykańczające psychicznie. Ale teraz już jesteśmy w Gdańsku. Po rundkach, słuchajcie, dałam mojej rywalce Filmasti maskę. Bo stwierdziłam, że po walce będzie jej potrzebna, żeby zakryć tam wszystkie siniaki bądź krzywy nos. No a jutro będzie ceremonia ważenia. Przygotowałam coś specjalnego. Może będą prezenty, może będzie gorąco. Koniecznie musicie to zobaczyć. Widzieliście, jaki rozciągnięty? Ty, co ty im nagadałeś? Wszyscy obsrani, że potrzebują badań w WBW. A kurwa, my vloga kręcimy. Kurwa, bo ja pomyliłem badania, bo każdy wysyłał badania i trzeba było zrobić WZW i każdy zrobił i wiesz, a ja pojebało mi się też zrobiłem WZW, tylko myślałem, że się WBW nazywa. I oni kurwa teraz mówią tak, to gdzie my teraz badania na WBW zrobimy, a to przecież kurwa bitwa freestyle'owa warszawska, ja pierdolę, ale syf. Podpisałem się na ławce i Malik wkurwiony przyszedł, mówi: kurwa, debilu, co zrobiłeś z tą ławką? Ja mówię: o co ci chodzi, daj spokój Malik, wychilluj bombę. A on mówi, że to jakiś marmur był i że 5% mi z walki zabiorą, że jakąś ławkę w hotelu rozjebałem. Ale mam nadzieję, że się odbrażą na mnie. Nie tam.
czwartek, godzina 21 z minutami. Ostatni trening z Natsu. Oczywiście no, nie możemy was zaprosić, żeby pokazać wam game plan z wiadomych przyczyn, ale obiecuję, że Natalia pokaże wszystko, czego się nauczyła i jeszcze tego więcej, więc kibicujcie i bądźcie tam z nami. Trzymajcie mocno kciuki i już niebawem, uwierzcie mi, a Natalia was zaskoczy. Prawy, lewy, prawy. Tak jest. Tak jest. Ok, guys, to był mój trening przedostatni. Resztę wam nie mogę pokazać z wiadomych przyczyn. Zobaczycie resztę 28 w oktagonie. See ya. Bye.